Zaczynamy w niewinnym miejscu. Ale to, co zaraz zobaczycie, przerośnie wasze najśmielsze oczekiwania. Oglądajcie do końca. Yo, yo, pifpafaf, tutaj Pietuszka i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta na moim kanale, lecz tym razem nie jesteśmy w survivalu Pietuszki bez cheatów, ale na cheatach. Te jajka przetestowałem, czy zombiaki umieją spadać. Wszystkie moby, które zaraz zobaczycie w tym, co wam pokażę, spawnowały się naturalnie. Okej, ale co to będzie? Po pierwsze, zrobiłem sobie polską tarczę. Po drugie, zbudowałem mob grinder. Strzelę sobie tego creepera, który jest tam, albo nie. Nie umiem strzelać. Nieważne. Zaraz tutaj pewnie wpadnie jakiś mob. Zobaczymy, czy tam się coś zrespiło. Ale mob grinder w 100% działa i na początku jego działania to po prostu był spam mobów. Niestety tutaj spawnują się również endermany, co mi się troszkę nie podoba. No bo jak wiecie lub nie wiecie, etki nie lubią wody. Więc... Może być z nimi delikatny problem. Bo będę musiał je skłonić do tego, żeby wpadły tak. A i tak one po upadku gdzieś się przetypają. Więc niestety to bardzo źle, że tutaj się spawnują endermany. Mam Night Vision, żeby wam wszystko dokładnie pokazać, co i jak się tu dzieje. Wzorowałem się na mob grinderze Wojana, to znaczy na jego odcinku, ale zrobiłem parę drobnych zmian i myślę, że wyszło dobrze. No, wyszło dobrze, bo po pierwsze moby spawnują się częściej niż w mob grinderze Wojana, a po drugie wygląda troszkę bardziej, wiecie, cool. Ale to nie jest jedyna rzecz, jaką dzisiaj zrobiłem. Zrobiłem jeszcze drugą. I to jest jeszcze bardziej kozackie. Ale chciałem wam tylko generalnie pokazać, że mob grinder w 100% działa. Działa i ma się dobrze. A tutaj są dwa creepery, które możemy sobie zabić sweeping edge. Pyk. I mamy sobie expa. Mamy expa. I wystarczy, że rozwalę tutaj te dwa bloki, żeby dostać się tutaj do skrzynek. A dropy są, myślę, że naprawdę fajne. W ogóle tutaj był mój miecz, ten, bo nie wiem dlaczego, ale go rzuciłem i wpadł do lejków i szukałem go i nagle przypadkowo otworzyłem tę skrzynię i tutaj był miecz. Więc przerobiłem stary diamentowy na ten, żeby jakoś to wyglądało. No, a w każdym razie tutaj są też w miarę dobre dropy. Także, jak widzę, moby się nie oszczędzają. Dropią, co mogą. I dobrze. To zaraz wam pokażę coś, co zacząłem na live'ie. Na live'ie z tego survivala. I skończyłem to. Ale żeby tutaj być, to musimy się przełączyć już na survival, bo ale survivala to nie będzie takiego efektu, wiecie. Wiecie, o co mi chodzi. Jak widzicie, przedłużyłem drabinkę. Gdzie ta drabinka prowadzi? Moi drodzy, do tunelu
do pokoju mojego Stridera Matiego. Wow? Myślę, że tak. To prezentuje się naprawdę kozacko, ten jasnogłaz. Ten jasnogłaz tutaj na przemian z kwarcem. I tutaj ten pasek. I w ogóle co jest jeszcze śmieszniejsze, to gdy tu jest jasnogłaz, tu jest kwarc. Gdy tu jest kwarc, tu jest jasnogłaz. Specjalnie tak zrobiłem, żeby to wyglądało cool, bo tak mi się podobało, nie? Taki efekt moim zdaniem jest wow. No i dziwię się, że Mati nie ma mózgo z rąbku. Bo to, co się tutaj odwala, to może naprawdę zepsuć mu mózg. Ty dobrze się czujesz? Ty naprawdę chciałeś wszystko to? Pomarańczowe? Naprawdę chciałeś wszystko to pomarańczowe? No jakoś mi się nie chce wierzyć. Mati, please, już więcej nie rób mi takich projektów. Masz pokój i już się tym zadowalaj. Nie każ mi tu robić pomarańczowej ściany, bo wtedy naprawdę będzie ci się coś niedobrego działo z mózgiem, z tym twoim wielkim mózgiem. Więc nie, Mati, nie zrobię ci tutaj wszystkiego na pomarańczowe. Ja wiem, że ty lubisz pomarańczowe, ale jeśli ja tutaj nie zrobię wszystkiego na pomarańczowe. Już masz lawę, już masz szkło i więcej ci nie zrobię, nie? Już więcej ci nie zrobię. No co tak masz taką smutną minę, no? To nie zadziała, stary. Możesz być nawet uśmiechnięty, to na mnie nie zadziała, stary. Nie zrobię ci. Nie zrobię ci więcej. Nie. Ty podnieś sobie trochę wyżej te oczy. Tutaj masz cały mózg? A gdzie ty masz nos w ogóle? Dziwne jesteś. A więc tutaj mamy napis pokój Matiego, pokój Matiego, pokój Matiego, pokój Matiego! Cały szkle i w lawie. Chcę wam jeszcze pokazać, jak ten tunel pokazuje się jakby w tych starych teksturach, bo w starych teksturach to on prezentuje się o niebo lepiej. To czuję taką małą nostalgię w związku z starymi teksturami. Kto tęskni za starymi teksturami, ten pisze słowo tekstury w komentarzu. No, stare cegły, stary glowstone, stary smooth quartz. Czekaj. Nieważne. Stary smooth quartz. No to są po prostu piękne, piękne bloki. I szkoda, że od 1.14 nie są już takie, jak były wcześniej. Szkoda naprawdę. Nawet szkło inaczej wygląda i drzwi chyba. Z tego, co mi się wydaje. No nic, Mojang musiał zmienić tekstury. Musiał! Nie musiał! Mojang jak Mojang, zawsze chcą nam zrobić na złość. Dali parę fajnych bloków. Ale zmienili tekstury na brzydsze, moim zdaniem. Pewnie zastanawiacie się, co się stało z moim jedzeniem. No, nie miałem na nie miejsca. Nie miałem miejsca wykuł w związku z cegłami. No i mówię, naturalnie spełniający się creeper. No, miałem problem z cegłami, to znaczy miałem ich, o jak piasek mega ładnie wygląda na starych teksturach. Ja cię kręcę. Bruk jak fajnie wygląda, cegły. Mojang, ty musiałeś zmienić te tekstury? Nie wybaczę ci tego, nigdy, nie wybaczę ci. No cóż,
nieważne. W każdym razie moje żarcie było, a raczej jest w magazynku, tam gdzie mam żarcie zazwyczaj. I muszę sobie coś zjeść, bo robię się głodny. To wszystko jest. Cyk, 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 cyk. No zresztą są nazwane. No, pan koks miecz to mogę sobie odłożyć. Tu. To jest w ogóle mój stary miecz. Nie wiem kiedy go stworzyłem. A to jest mój najstarszy miecz, który wam pokazałem. Wow. Dobra. To teraz sobie uporządkujmy coś tutaj troszkę. Smycz to też z przyprowadzania Matiego do wiosk. Okej. To tutaj damy sobie to i to. Tutaj to, a tutaj to. Tutaj dwa staki tego. Tutaj 62 i 52. Dobra. Rzeczy z netheru ważniejsze, rzeczy z netheru mniej ważne. No to w sumie ważniejsze to jest glowstone, nie? O! A tu diamentowe końskie zbroje. To z netheru. No to spoko, to spoko. Czekaj, materiały budowlane fajniejsze. No to oczywiście tutaj cegły, nie? No już więcej sobie nie będę robił. A mogę wam teraz zrobić taki mały poradnik. Mogę wam pokazać, jak się robi taką tarczę właśnie fajną. A, czekaj, tylko sobie zjem formów. Znaczy wypiję. I dajemy sobie. Zaraz wam pokażę, jak zrobić taką tarczę. Tylko się przełączę na Creative, bo aktualnie nie chce mi się tego robić na survivalu. Bierzecie sobie biały sztandar, krosno i czerwony barwnik. I tylko tyle. I teraz patrzcie. Kładziecie sobie krosno, byle gdzie, ale kładziecie sobie po prostu krosno. Dajecie sobie tutaj taki sztandar, barwnik w sensie. I tutaj macie taką białą, czerwoną flagę. Czyli macie biało-czerwony sztandar. Sztandar w kształcie flagi polskiej. I teraz bierzecie sobie tarczę. Tarcze. Możecie sobie nie wiem, wykraftować albo wziąć z kreatywa, nieważne. Aha, muszę mieć survival albo crafting. Ale możecie to sobie też zrobić na survivalu po prostu w oknie 2x2. Ale ja to zrobię w craftingu, bo teraz nie chcę mi się przyłączać na survival po prostu. Ujacie. Ale fajnie wyglądają tekstury stare. Znaczy tekstury, wiecie, efektów. O! Efektów. No i teraz robicie sobie tak. Robicie sobie tutaj sztandar i tutaj tarczę. I macie sobie czerwoną, biało-czerwoną tarczę. Możecie to kraftować w dowolny sposób. Możecie nawet tutaj to dać, tak obojętnie. Gdzie byście nie położyli tarczy i sztandaru, to wam wyjdzie. Więc bardzo prosty poradnik, jak sobie zrobić taką fajną, na przykład polską tarczę, albo angielską. No, tylko że z angielską no to troszkę więcej jest roboty. Ale mamy sobie tutaj taką fajną tarczę. I myślę, że chyba już wiem, co mogę z nią zrobić, z tą teraz wytworzoną, bo tą sobie oczywiście zatrzymam. Mianowicie dam ją... czekaj. Gdzie była ta wieża? Dobra, już sobie przełączę te paczki zasobów. Znaczy, no tekstur paki. Zupełnie inaczej wyglądają efekty. Kurde. A stare były takie fajne. No nic.
Czekaj, podążaj za blokami złota. Dobra, dobra. W ogóle tutaj blok jest tuż przy Matim, więc spoko. Podążaj za blokami złota. Dobra, już wiem, gdzie jest ta wieża. Bo chyba wiecie, co chcę z tym zrobić. Porobiony. Okej. Okay. Cyk, 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 cyk. Gram na snapshocie 20W30A, czyli snapshocie do 1.16.2. Bo czemu nie? Tutaj dołożę sobie trochę elementów. No a to dam oczywiście tutaj. Nie zenchantowaną. Ale jest tarcza. Jest tarcza. Biała tarcza. Biała tarcza. Jak to brzmi? Polska tarcza. Fajne itemy tutaj dałem. Naprawdę fajne itemy. Moje stare. A mogę je upgrade'ować sobie teraz na netherite'owe. Ale nie chcę. Bo ktoś może mi teraz urządzić konkurs kopania i może być ode mnie szybszy. Ale tak nie chcę. No i tak. To chyba wszystko, co chciałem wam pokazać. Mob Grinder prezentuje się naprawdę stonks. Stonks! Ty, czemu mi się moby tutaj nie zlatują? Czekaj. Czy tam są jakieś moby w ogóle? No kurde, nic się nie spawnuje. A nie ma tutaj żadnej dziury. Chwilowa przerwa w spawnie mobów. Nieważne. Ja tutaj żadnych mobów nie spawnowałem, tylko ewentualnie testowo, a tak to... Nope. Nie cheatowałem mobów. No to co, to chyba tyle, co mam wam do pokazania, już więcej nie chcę. Tylko zabiję sobie jeszcze te dwa epki. Czekaj. A, wytypał się poza wioskę, no spoko. I dał dwie perły. No to co, taki chyba w miarę krótszy odcinek, bo chciałem wam pokazać tylko dwie rzeczy. Tylko dwie rzeczy, ale jakie dwie rzeczy? Warte oglądnięcia. Dobra, przełożę sobie już tutaj łuk. Dobra, spoko. No to co? Odcinek troszkę krótszy, bo z wycięciami prawdopodobnie około 17-minutowy. A więc co? Ja się z wami żegnam. Cześć, pa, yo!